Witajcie. Stwierdziłem, że ten cykl można kontynuować. Bez cenzury jakoś łatwiej zahaczać o tematy tabu i nie przejmować się niczym. W końcu i tak nie kandyduję na prezydenta. A nawet jakbym kandydował, to i tak to niczego nie zmieni. Jaki jest dzisiejszy temat? Otóż chciałem poruszyć dwa. Są one ze sobą połączone i w zasadzie jeden wynika z drugiego. A obydwa przyszły mi do głowy po rozmowach ze znanymi i mądrymi ludźmi. Rozmowy bywają inspirujące i te właśnie takie były. I choć wielu te kilka zamienionych słów nie nazwałoby rozmową, ale czasem nawet jedno słowo wystarczy, żeby wpaść na jakiś pomysł. No i wpadłem. Oczywiście na sedesie, bo tam do głowy zawsze przychodzą najlepsze pomysły. Nie wiem, czemu zebrań rad nadzorczych nie organizuje się w klozetach, ale nie będę tego pomysłu nikomu podrzucał do realizacji. Nie moja sprawa. Tak więc najpierw rozmawiałem z Tramalem z kanału Tramadol i Hydrochlor, a raczej komentowałem zdjęcie zbiornika z jakichś chyba zawodów, które Tramal wrzucił. A było to zdjęcie akwarium, które po raz milionowy przedstawiało głęboką perspektywę ścieżki. Obok niego było drugie. Ścieżka. I trzecie. Ścieżka. I czwarte. Odkrywcze. Ścieżka, ale w drugą stronę. Z przodu duże skałki, z tyłu małe skałki. Perspektywa. Na 1987 zdjęciu coś odkrywczego. A nie, to akwarystyczny trup wykopany z cmentarza akwarystycznych pomysłów. Zamiast ścieżki, wyspa z wystającymi patykami. No, normalnie prawie zemdlałem z wrażenia. Ale kolejna ścieżka mnie ocuciła, uspokoiła i wprowadziła w stan pełnej błogości. I następna ścieżka. Jeszcze jedna. Między górką po prawej stronie i górką po lewej stronie. Ja już wiem, do czego to dąży, do odwracania akwarium węższym bokiem w stronę oglądającego, żeby ścieżka była dłuższa, a i perspektywa pełniejsza. Jacy to muszą być geniusze, że wpadają na tak zaskakujący pomysł jak ścieżka. Może inną ścieżkę wciągają? Nie wiem, ale oczami wyobraźni widzę, jak skośnoocy akwaryści siedzą nad kartką papieru. Nie no, idiota jestem, jaki papier? Lapek jakiś, iPod, srajpod, full dotykowy ekran i nad nim siedzą. Rysują plany wystroju nowego zbiornika i tak od 3 dni. I nic im nie wychodzi. Jeden z nich wyciąga krótki mieczyk i próbuje się pod wpływem tych złych emocji dźgnąć w brzuch. To muszą być Japończycy. A dźgający to z pewnością potomek samurajów. Ale nie wiem czy dwóch, nie wiem jak to w tej ich kulturze jest z tymi parami. No to zresztą nieistotne. Próbuje się dźgnąć i wtedy do pomieszczenia wpada trzeci. Włos zjeżony, a oczy jego błyszczą. I krzyczy, mam arigato sayonara, czy jakoś tak krzyczy, nie wiem. Mam pomysł rewelacyjny, odkrywczy, inspirujący i wcale nie miałki. No to oni pytają, jaki? No to on mówi, że ścieżka. Na to oni popełniają seppuku tymi mieczykami. I koniec bajki japońskiej sayonara bukake. W czasach dawnych, kiedy żyły jeszcze smoki i pierwsi sekretarze, akwarysta był to człowiek, który posiadał akwarium. Teraz akwaryści i akwarystyka stała się strasznie podzielona. Mówię to z perspektywy tego, co widzę. Ja zresztą na swoje potrzeby stworzyłem sobie taki mały podział akwarystyki i zbiorników w zależności, co się tam w nich wyprawia. Na pierwszym miejscu są akwaria, w których rośliny sadzi się bez ładu i składu, skały i korzenie wpierdziela się na siłę bez japońskich planów. I takie akwarium nazywam moje i uj. I tu siebie jak najbardziej widzę, więc nie uważam, że ta kategoria jest jakoś obraźliwa. Druga kategoria to grządki. To są wszystkie zbiorniki w stylu akwarium holenderskiego. Grządki skierowane w prawo albo w lewo i w środku kolorystyczny landrynek albo landrynka. Ja nie wiem, czy to męska czy żeńska forma. Trzecia kategoria to akwaria naturalne, biotopowe, które są wycinkami różnych rzek, jezior, bajor, kałuż i tak dalej. W każdym razie pokazują rzeczywisty obraz jakiegoś zbiornika, który jest setki kilometrów stąd. I na koniec akwaria, które ja nazywam dioramowymi, czyli te wszystkie ścieżki, wyspy i wiszące na żyłkach skałki. I żeby ktoś nie pomyślał, że staram się to krytykować. Nie, nie krytykuję. Każdy robi akwarium tak jak chce. Jego pieniądze, jego sprawa. Chodzi mi wyłącznie o to, że zastanawiam się, do czego zaczynamy dążyć. Mam takie niejasne wrażenie, że w dioramowej akwarystyce bardziej się sprawdzają modelarze niż akwaryści. Może ich trzeba nazwać akwamodelarze. Przecież też używają kleju do mocowania roślin. A co na to rośliny? Czy dobrze im, kiedy smaruje się je trującą substancją?
Gdzie są ich prawa? Czy mają swój związek? A kto się tam nimi przejmuje? Co innego lasy amazońskie? Rośliny akwariowe wszyscy mają w dupie. Śmieję się oczywiście. Doceniam piękno tych kompozycji i jednocześnie zaczynają mnie one irytować swoją wstecznością. Nie wiem, kto pierwszy stworzył takie akwarium. Pewnie Azjaci, bo oni wszystko by zmniejszali. A to po udanych eksperymentach ze zmniejszeniem penisa. Siedział taki gość przed akwarium, a na ścianie miał zdjęcie ichniego giewontu. I myślał, jakby ten giewont pomniejszyć i wsadzić do zbiornika. I udało mu się, i tak powstał ten nowy styl w akwarystyce. I każdy inny cwaniaczek też chciał mieć giewont w zbiorniku, no więc zapanowało cholerne naśladownictwo. Ale Azjaci głupi nie są, też zrozumieli, że ile można na tym giewoncie bazować. W końcu ten rycerz z legendy zakuty w skałę się wkurwi, wstanie i najbliższego Azjatę skróci o ten pusty sagan. Więc wymyślili wyspę pośrodku akwarium. I nastała era budowy wyspy z mnóstwem wystających z niej patyków. I budowali te wyspy jeden przez drugiego. Aż w końcu znów przyszła pora zastanowienia. Giewont? Stare. Wyspa? Niemodne. Trzeba coś nowego wykombinować. Siedzieli, pili sake i myśleli. A że za oknem widoki mają trochę inne niż ja, czyli nie widzą pieprzonej równiny ciągnącej się aż pod Częstochowę i widzą jakąś wodę, a nie dwa stawy na krzyż, to wykombinowali, że można by ten widok przenieść do akwarium. I można by to akwarium zabierać ze sobą w podróż. I ten widoczek też. I ten mały zbiornik przypominałby im strony rodzinne. A że to narody bardzo tradycjonalne, to pomysł wydał się im idealny. Jezu, jakie ja idiotyzmy opowiadam. Tam zero romantyczności było. Pierdzielili dwie kupy ziemi po lewej i po prawej stronie, między nimi sypnęli piasku na kształt drogi wijącej się w dal. I zachowali po prostu perspektywę. Taką, jaką każdy widzi patrząc w dal, tylko na to nie zwraca uwagi, bo go to gie obchodzi. I po giewoncie i wyspie przyszedł im kolejny landszafcik. Przy okazji skończyli erenitki i żyłki do mocowania roślin. Zniknęły też siatki i inne wynalazki. Po co tych gównianych i skomplikowanych rzeczy używać? Lepiej nawalić kleju, przykleić rośliny i jeb do akwarium. A i w samym zbiorniku można kleić. A i nawet pod wodą można kleić. A i powąchać kleju sobie można przy okazji. I choć trudno tym akwariom odmówić piękna, jeśli są dobrze wykonane, to pomysły się wyczerpały. Bo co innego, kiedy się tworzy akwarium bez żadnego planu. Wtedy tych rozwiązań stylistycznych jest nieskończona ilość. Może i czasem brzydkich, ale nie o moją subiektywną ocenę tu chodzi. A tutaj pomysł się wyczerpał. Jak umierający w ruskim filmie jeszcze kilka razy drgnął, by paść w końcu za Rodinu i towarzyszu Stalinu. Monologując jeszcze przy tym przez pół godziny. Ruskie tak mają w filmach. Tu te drgawki widziałem jeszcze dwa razy. Pierwszy raz, kiedy ktoś powsadzał patyki w podłoże, z przodu grubsze, z tyłu cieńsze i z roślin zrobił poszycie. I las mu wyszedł. To już był troszkę wtórny pomysł, bo ta perspektywa przypominała ścieżkę, ale jednak jakiś ożywczy powiew przez chwilę przeleciał nad tymi akwariami. Oczywiście jak jeden zrobił las, to potem każdy rujnował swój zbiornik ze ścieżką albo wyspą i robił lasek. Lasek powiedziałem, a nie laskę. I lasków się znów namnożyło jak grzybów po deszczu i pomysł został rozmyty w setkach głupawych zagajników. Druga drgawka to powieszenie skał w powietrzu, a raczej w wodzie i stworzenie mega perspektywy. Jak fotka z Gwiezdnych Wojen, tylko w 3D. I to było coś. Ale trzeba było z daleka oglądać, żeby nie było widać żyłek, które podtrzymywały skały. Na zdjęciu można żyłki zlikwidować, w realu niestety widać je jak uj. No i na skałach na razie pomysły się skończyły. Zerknijcie w wyniki któregokolwiek z akwarystycznych zawodów i turniejów. Popatrzcie na zdjęcia zbiorniku. Wyspa, ścieżka, lasek, wiszące coś tam, perspektywa i pełno kleju. I tak na każdym zdjęciu. Mam wrażenie, że ktoś kiedyś pierdolnie do akwarium oponę, a w jej środku posadzi jakąś żabienicę i wygra te zawody. I tu zaczyna się drugi temat. Ale jeszcze wrócę na sekundę do poprzedniego. Jeśli robicie takie akwaria, o jakich mówiłem, to nie przejmujcie się moim gadaniem. Macie mieć w domu to, co wam się podoba. Jeśli to jest perspektywiczna ścieżka, to okej. Nic mnie do tego. Ważne, żeby wam się podobało. A teraz już spokojnie wchodzimy w drugi temat powiązany z pierwszym. Ten temat będzie a propos żabienicy z opony. Rozmawiałem z Tomkiem Woźniakiem z Łódzkiego Stowarzyszenia Akwarystów i Terrarystów, do którego też należę, choć się raczej nie udzielam. A wiązało się to z tym, że poszukuję pewnej rośliny, która w bardzo dawnych czasach rosła w moim zbiorniku. Wtedy byłem jeszcze dzieckiem i była to jedna z niewielu dostępnych roślin. A rozmawialiśmy o tym na mosartowym Discordzie, gdzie można zajrzeć, popisać, pogadać
i odreagować. Tak więc serdecznie zapraszam, adres w linku pod filmem. Oczywiście nikt tej rośliny nie miał, znalazłem ją w sklepie akwarystycznym, a jest to roślina duża, nawet wielka jak na duże zbiorniki. Ludzie jej nie mają, ale sklepy tak, czyli jest podaż. Ale czy jest popyt? Tu kolega Tomek wrzucił zdjęcie akwarium z gigantyczną żabienicą. Jak się widzi tak pięknie rosnącą i rozwiniętą roślinę, to aż się człowiek raduje i w zasadzie chce ją mieć, a potem patrzy na swój mały zbiornik i wie, że to niemożliwe. Nie wiem, czy zauważyliście odwrócenie się trendu. Kiedyś każdy chciał mieć coraz większe akwarium, duże rośliny, duże i kolorowe ryby. Teraz, kiedy styl dioramowy rozprzestrzenił się w akwarystycznym świecie, zapotrzebowanie na duże zbiorniki jest mniejsze. Teraz kupuje się małe zbiorniczki, pojedynczą lampę LED na klipsie, wsadza parę skałek, ścieżka, no i właśnie. Aby zachować proporcje, do tego typu zbiorników trzeba użyć małych roślin, więc wszystko co małe stało się trendy. To czas, kiedy bucefalandry robią w tych zbiornikach za gigantyczne baobaby, a trawę robi się z mchów albo z glonów. Mały heniek jest tam ogromnym heniasem. Wszystko co małe święci tam triumfy. Stąd też znacznie zmniejszone zapotrzebowanie na większe i duże rośliny. Tak samo jak zmieniający się świat spycha na dół przeróżne twory, które kiedyś były powszechne, technologie, które wszyscy kochali, tak samo trendy panujące w akwarystyce spychają rośliny duże na margines zainteresowania. Czy to źle? Ja bym tego w takich kategoriach nie rozpatrywał. No po prostu jest taka kolej rzeczy. Czy żałuję tego? No oczywiście, że trochę tak. I nie dlatego, że jestem jakoś przywiązany do wielgachnych habazi, ale dlatego, że pewne rośliny zaczną odchodzić w zapomnienie, a kiedyś były powszechnie dostępne i pożądane przez akwarystów. No cóż, niewiele można z tym zrobić. Przecież nikt nie będzie akwaryście nakazywał, co ma sadzić w swoim zbiorniku. Niemniej trochę szkoda, że niektóre gatunki po prostu wypadną z uprawy. No chyba, że trend się znów odmieni. Oczywiście nie ma mowy, żeby nastąpiło jakieś nagłe zatrzymanie uprawy konkretnych gatunków. Na razie można odnotować zmalenie zainteresowania. Ja oczywiście omawiając konkretne rośliny będę równo traktował małe i duże. I nie dlatego, że czuję się jakoś odpowiedzialny za nieznikanie gatunków. Po prostu warto je znać, warto spróbować ich uprawy na równi z tymi małymi gatunkami. Ale ja wam mówię, jak zniknie z upraw moczarka, to znaczy, że idzie koniec świata. To dobranoc. Ale jak zwykle po dobranocce jest jeszcze postscriptum, czyli podziękowania tym wszystkim, którzy już przeznaczyli swoje ciężko zarobione środki finansowe na wsparcie w postaci zakupu nowej kamery. Dzięki, jesteście wielcy. Niniejszym chciałem powiedzieć, że zebrano mniej więcej 1/5 całej sumy. Do zakupu kamery zostało jeszcze sporo, ale wierzę w waszą dalszą pomoc, za którą będę się rewanżował filmami równie dziwnymi co poprzednie. Obiecuję również, że postaram się o finansowe wsparcie z Unii Europejskiej dla doktora Staska. Będzie to pożyczka docelowa dla ofiar chowu wsobnego. Także dziękując jednocześnie dotychczasowym darczyńcom, mrugam oczkiem do przyszłych darczyńców, którzy jeszcze nie darczynili, bo może się wstydzą darczynienia na rzecz darbiorcy. Nie ma co się wstydzić, bo przecież darowanemu koniowi nikt w paszport Polsatu nie zagląda. Pod filmem znajduje się link do wpłat na PayPalu. Jeśli ktoś by chciał, ale nie może albo nie umie wpłacać na PayPal i woli tradycyjne formy, proszę o kontakt na moim Facebooku. Adres również pod filmem. Wszystko da się załatwić. Doktor Stasek przyjechał kiedyś wozem Straży Pożarnej, więc wystarczy tylko znać, kogo trzeba. Teraz to już ostatnie i prawdziwe. Dobranoc.